stole wita Diabełki i Borowa Cotka również. Witam Państwa wszystkich na premierze naszej gry mobilnej Przebudzenie Stolemów. Jesteśmy dzisiaj w Bibliotece Publicznej imienia Zaślubin Polski z Morzem w Pucku i właśnie toczy się tutaj gra terenowa, gra miejska, której głównym tematem przewodnim jest demonologia kaszubska. Więc muszę przyznać, że mam ogromną przyjemność brać udział w tym projekcie, bo uważam, że takie właśnie elementy, które sprawiają, że ten nasz folklor, nasze dziedzictwo staje nam się bliższe, są bardzo ważne i potrzebne. I właśnie w tę stronę poszła Biblioteka w Pucku, kiedy zaprosiła nas do współpracy nad projektem Puck. Poznajmy unikatowe cuda Kaszub. Nazwa jest przepiękna i właśnie w ramach tej akcji dzisiaj odbywa się gra miejska. Młodzież, mieszkańcy Pucka wyruszyli już w miasto, żeby uratować świat przed powrotem stolemów. Czy im się uda? Mam nadzieję, że tak. Dobra, idziemy kolejny. Dalej, maszerujemy. Hello. Hello. Ogólnie gra nam się podoba, dużo kalorii chyba spalimy. Pomogę ci, ale musisz mi najpierw wyjaśnić, o co w tym wszystkim w ogóle chodzi. Grę rozgrywamy w aplikacji Action Track, dzięki której gracze doskonale wiedzą, gdzie mają pójść i gdzie czekają na nich konkretne zadania. I dzięki temu też gra może się toczyć właśnie w przestrzeni miejskiej, w terenie, w mieście. No rozwiązuj sam. Na co? Masz dom, zamieniasz D na C. Nie, C jest plus. Aha! Po dotarciu do konkretnego celu gracze spotykają zadania różnego rodzaju. Czasami to jest jakaś informacja fabularna o tym, co działo się w tym mieście. Czasami to jest jakiś taki właśnie mały wtręt growy, fabularny, który ma połączyć wszystko w spójną całość. A czasami to są konkretne pytania dotyczące tutaj na przykład albo historii Pucka, czasem znajomości języka kaszubskiego, a czasem ogólnej wiedzy dotyczącej zarówno historii, jak i znajomości języka, literatury itd. itd. Gra dotyka mitologii, demonologii kaszubskiej. Jej fabuła mówi o tym, że raz na 100 lat stolemy budzą się ze swojego snu i próbują przejąć ponownie władzę nad światem. I teraz trzeba znaleźć śmiałkę, który pomoże Damroce ponownie rzucić zaklęcie i w tym celu trzeba znaleźć jak najwięcej sojuszników i przejść określoną drogę. Za swego życia pilnowałam zaklęcia, które chroniło Pomorze przed powrotem stolemów i realizacją ich strasznego planu. Przez setki lat było to misją najróżniejszych osób. Ostatni raz zaklęcie wzmocniono 100 lat temu, a teraz jego siła słabnie. Stolemy o tym wiedzą i czekają na właściwy moment, by zniszczyć ludzkość, tak jak tego chciały dawno, dawno temu. Musisz mi pomóc. Gra cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i powodzeniem. Przyszło powyżej 150 osób. Młodzież, która brała w niej udział, mówi, że jest świetna i są zadowoleni i chętnie wezmą w niej udział jeszcze raz. Poza grą prowadzimy dzisiaj jeszcze warsztaty, również częściowo dotykające tematu mitologii, demonologii kaszubskiej, bo jeszcze jesteśmy przed quizem. Warsztaty stworzenia stroików jesiennych, warsztaty z rzeźbienia w dyni i mamy też escape room o tematyce badacza kaszubskich mitów i demonów. Wymaga od uczestników sporej dozy koncentracji, cierpliwości i trochę takiej pracy detektywistycznej, żeby znaleźć pochowane w bibliotece zagadki, które pomogą im wyjść.
L, I. Tam były trzy litery? E, U. E, U. Wiem, nie będzie, to tam pisało literatura francuska. To tak, gra się bardzo podobała, bo no fajna była realizacja, tak to się chyba mówi. No było fajnie, każdy walczył, można było robić sojusze. To trwało tak najwięcej godzinę, ale no ale było warto. Było warto. Jeśli się interesujecie mitologią i bogami i kaszubami, to polecam. To można się dużo dowiedzieć. To była bardzo fajna gra. No sama gra myślę, że długa, ale fajna. Były takie zagadki trochę szkolne jedna, no to moja mama chodzi, pracuje w szkole, więc odgadła tą zagadkę. Ty szłaś z mamą i z kimś jeszcze? No, szłam z koleżanki i mamą i jej dziećmi. Okej, dobra. Fajna była zabawa? Tak. Byłem z dwoma innymi jeszcze moimi kolegami. Prawie co raz biegliśmy. W grę będzie można zagrać do października mniej więcej przyszłego roku, więc będzie dostępna dla mieszkańców, turystów i przejezdnych osób, które będą odwiedzały Płocka. Dzisiejsza gra miejska została dofinansowana z projektu. Wzięliśmy udział w konkursie, który nazywa się Blisko. Organizowany jest on przez Narodowe Centrum Kultury.